roku myślę, że złoto i srebro, tak jak tutaj mamy zaprezentowane na manekinach. Total look złoty, total look srebrny. Myślę, że długie sukienki, długość taka balowa, bardziej właśnie studniówkowa. Natomiast tutaj moda męska, czy coś tu się zmienia, co panowie lubią zakładać właśnie idąc na bal studniówkowy? Myślę, że króluje czerń i granat, nieprzerwanie od poprzednich sezonów. I koleżanka tutaj jest specjalistką garnitury w kratkę. No to jak koleżanka powiedziała, granat. Jest przewaga teraz granatu. Takich odważniejszych kolorów też bordo się zdarza. I zdarzają się również nie takie gładkie, ale wzór w kratkę też jest teraz bardzo popularny. Ale to już dla odważniejszych. Zdarzają się i raczej wszyscy preferują muchy niż krawaty, a jak krawat, to tylko śledzik. No właśnie, ta moda studniówkowa się zmienia, czy też nie? No, czy co ona się zmienia, co jaki okres czasu, co kilka lat, czy to jednak jest taka duża rotacja w tym? Każdy zakłada to, co jemu się podoba, tak? Oczywiście kieruje się modą, ale to jednak komuś ma się podobać to, co nosi, tak? A nie, żeby czuł się źle w tym. Czy to dalej tak jest, że dziewczyny chcą mieć coś niepowtarzalnego? Tak, wydaje mi się, że każda dziewczyna jednak w tym dniu chce wyglądać wyjątkowo i chce się jakoś wyróżnić. Każdy poszukuje swojego ideału. Jak dzisiaj te studniówki wyglądają? No to trzeba na pewno się ubrać tak, że powiem, wyszczałowo. Sukienki właśnie królują takie dłuższe do ziemi w kształcie litery V. Teraz bardzo są modne według magazynu Vogue kroje na jedno ramię i jeden rękaw dłuższy. Myślę, że właśnie w tym dniu, tak jak dziewczyny tutaj mówiły, że każda dziewczyna chce się czuć wyjątkowo w takiej kreacji. Więc żeby to były niepowtarzalne kreacje, no to myślę, że tutaj akurat udałaby się taka w poszukiwaniu takiej kreacji właśnie do krawcowej, albo nawet do projektantki. Właśnie, czym dziewczyny sięgają, właśnie wybierają takie wzory od projektantów? No, myślę, że tak, że na przykład można się wzorować na popularnych projektantach, pójść na przykład do krawcowej i zażyczyć sobie właśnie podobny krój. Taka sukienka studniówkowa ma być sukienką uniwersalną, że na przykład dziewczyna będzie mogła ją kiedykolwiek później założyć, czy też nie? Gdy na pewno by chciała, no to by była to sukienka uniwersalna. Chyba, że wybierzemy jakąś sukienkę balową, bardzo obszerną, tiulową, no to nie wiadomo, czy nadarzy się też taka okazja, żeby ubrać ją potem. Ale też myślę, że jeśli jest to jednak wystrzałowa kreacja, to kobieta, dziewczyna znajdzie na pewno okazję, żeby jeszcze ją ubrać, typu wesela czy inne okazje, ale jeśli się znajdzie tą jedyną i zakocha się w niej, na pewno nie wciśnie ją do kąta w szafie, nigdy, niemożliwe. Właśnie, z czego są szyte te sukienki? No bo wiadomo, też i moda wśród materiałów się zmienia, prawda? No tak, jak wiadomo, w tym sezonie jest modny bardzo welur i królują sukienki welurowe, ale tak to myślę, że przede wszystkim te materiały, z których są wykonane sukienki, powinny być wygodne, żeby nie drapały, żeby po prostu je się dobrze nosiło i żeby spełniały kryteria wieloletności. Tak jak właśnie koronki, że od wielu lat są modne. No i właśnie w tym sezonie też góra na przykład koronkowa, odkryty dekolt, ramiona, ręce, tutaj zakryty pod podszewką, dół z materiałem na przykład z satyny, bardzo właśnie modne w tych sezonach.